Ta homilia bardzo wpisywała się pięknie w samo rozpoczęcie tego synodu o małżeństwie i rodzinie, prowadząc przez te trzy takie proste kroki samotność, miłość i rodzinę do pięknego wprowadzenia w tematykę samego synodu. My się znajdujemy pod dyktatem globalizacyjnym, czyli pod dyktatem neoliberalizmu, który za główny motor rozwoju dziejów bierze ekonomię. Wszystko, właściwie, co jest przeciwne nauczaniu Kościoła, jest przynoszące pieniądze. Antykoncepcja przynosi pieniądze. In vitro przynosi pieniądze. Zenderyz będzie przynosił pieniądze. Sprawy związków homoseksualnych będzie przynosiła ogromne pieniądze. Coś takiego jak zmiana płci jest ogromnie dochodowa. Rola mediów jest kluczowa. Kapitał daje ogromne pieniądze mediom, tym, które są spolegliwe i które są w stanie propagować właśnie wszystkie te idee, które są przeciwne nauczaniu kościoła ze względu na to, że one są dla niego dochodowe. Jeżeli ludzie nie zrozumieją, że media, które dostaną miliardowe dotacje z tej kategorii liberalnej, że oni muszą pisać w taki sposób zachęcający ludzi do, do używania wszystkich tych procedur. Które karmią kapitał, no to nie będzie zwątpienia w rzetelność mediów. A jak nie będzie zwątpienia w rzetelność mediów, to ludzie pozostaną dalej całkowicie pod panowaniem medialnym i będą się poddawać wszystkim procesom neoliberalizmu w sposób zupełnie ślepy.